Hej, hello! Wracamy z powrotem do naszej giereczki i kontynuujemy. Mamy 4 lata. Zobaczymy, co tam będziemy wywijać, co tam będziemy psocić jako taki mały kurdupa. Jedno, co bym chciał. Przyciszmy muzykę, albo w ogóle sąd. I muzyczka. Żeby troszeczkę lepiej nie było słychać. I wracam. Okej. No to jest... Ale właśnie, dalej nie wiemy dokładnie, kim jest ojciec, tak? Mamy cały czas, że on tam pracuje, mieliśmy jedną wstępkę, że przyniósł książki wojskowe, tak? Jakieś taktyki inne, może jest generałem jakimś, coś w tym stylu. Aha, czyli to jest takie popierdolone. Ja myślałem, że są bezpośrednio, ale tam faktycznie było zaznaczone tylko, że ona jest od Libii. Burante, tak? Ciekawe. Typowe, nie? Zrozumiesz, kiedy będzie starszy. To może być ważny tekst, mi się wydaje, bo był tam tekst, że siedziałem cicho i starałem się zapamiętać to, czy coś takiego tam było, nie? I tutaj mamy, kiedy obydwoje dorosną, tak? Pierwsze... nie, czekajcie, czyli ona im mówi teraz, co mają w przyszłości musi zrobić. Aha, rozumiem. Czyli, że pan pocałuje się, to będą zaślubiny coś w tym stylu. Relacje mi spadły? I tu Unity? Hmm.
Sakramenty, właśnie. Ale nie spadły mi na szczęście z tym. Z Glorią, tak? Czyli to będzie prawdziwy mój brat. Tak, że nigdy go nie uderzy. Czy to będzie miało, że powiedzmy, będzie potem jakaś interakcja, bo powiedzmy go uderzę, czy to będzie miało potem jakieś znaczenie? To jest ciekawe. Nie? Jeżeli tu sobie bierzemy promis, uciekło mi słowo z polskiego, przyrzekane. Czy będzie to miało jakieś negatywne skutki? For yourself, że tak powiem. No i pan. Oho, mamuśka jest zmęczona. Dobrze, dajmy jej spokój, tak? Dajmy jej spokój. No bym ją skiwował, nie? Jest zmęczona, nie? Nie, nie będziemy szli po ojca. Nie, tego też nie weźmiemy. No to byłoby najlepsze, nie? Byłoby najlepsze, żeby ją uspokoić. Czyli zredukować jej złość na sobie, tak? Tylko czy ona potem nie będzie miała mega w kurwach? Czy nie będzie miała potem mega w kurwach? Ale znowu jak pójdę po ojca, to też będzie mega w kurwach i coś się może odjebać, nie? Dobra, bierzemy to na siebie. Dostaje świra. O, już w wieku 4 lat już jakiś skór składa ten.
Oj, chuj, slap poszedł. Czy to możliwe, że ona przez ciążę zaświruje? Będziemy mieli megakcję z nią? To co prawda, spiny mieliśmy już z nią, nie? Cały czas robimy jej naprzeciwko, tak samo jak mieliśmy wziąć z pobiciem tego brata. Tu się przyznać, ale nie, absolutnie, to jego wina. Tak. Drugie z siostrą miała spalić swoje poematy. A no kurde, seru siostrzyczkę i bierzemy poematy, pisze. Co, jeszcze kurwa ojciec mi opierdoli. Jeszcze mi ojciec opierdoli, nie? Fuck! Pewnie tam powie, że to przez niego, że dzieciak, bla bla bla. Możesz ty. Proszę, nie! Dostałem pochwałę, czyli on to słyszał prawdopodobnie. Kurwa. Chciałem coś sprawdzić, czy się nagrywa dalej. Kurwa, dostałem pochwałę od ojca. O, mamy następny rok. 5 lat. 5 lat. Kurwa, fajna to jest, naprawdę. O, są jeszcze eventy! Koncepcja 4. Cały czas bierzemy ten. Opiekujemy się, ale gdzie jest nasza siostra i braciszek, którego tak nie lubimy? Gdzie jest Gloria? Czyżby oni z domu? No nie, no byli na zdjęciu, kiedy on się rodzi. Judasz.
nauczyciel. No, no właśnie, i to jest ten problem. Niby mógłbym się zachować spoko, tak? Ona mnie tam niby uczy. No dobra, no dała mi prezent, tak? Weźmy się z mamą przyjaciółka. Dała mi prezent, tak? Mamuśka się ogarnęła i o, ho, ho, 3 sympatii dostałem. O kurwa, willpower plus 5. Grubo. Zaczynamy naukę. Shit! Uciekać z tego domu! Ale ojcze, ja zostanę youtuberem. Spierdalaj, Stefan. Pierwszy raz w sumie do miasta wyruszyliśmy, nie? Pierwsza taka wizyta. Największe miasto w tym królestwie.
O, ciekawe. Srebrne drzewo. Z krwi bogów. Naszych bogów. Spalony, nie może zostać zniszczony ani spalony. Ale jest odmiana. O, dokładnie, ja zostanę generałem. Ojciec! To się dogadamy. Już to czuję. Boże, czemu żeś go popchnął, bo ci zabawki zabrał? No to stanął pierdol, no. Ja pierdolę. Jeszcze to będzie pewnie no, ten mieszczuch. O, żeż ty. No i chuj, co zrobiłeś problemy, chłopak. No powiem. Kurwa, przejebane mam. Przejebane mam. No nie, nie powiem, że to była chce. Aha, czekaj. Bo mogę wyjść przed tym. And say that it was all your fault. Ale minus 5 willpowera dostaniemy. Nie no kurwa, wziąłeś go popchnąć, bo ci zabawki dawno. Przyznaj to. Bądź szczery jak ja. Gdyby to było jeszcze jakieś, że on coś specjalnie zrobił, no ale bez przesady. Thank you.
jeszcze dostałem swoje zabawki za to, no. Sympatia 3. Grateful, co mi daje te? Ojciec zapamięta! Ojciec, weź mnie na generała. Power minus 5, życie, życie. Co zrobić? No dobrze, mamy 6 lat. Pociągniemy jeszcze ten 6 rok i zakończymy. Czyli on jest takim prawdziwym nabywanym. Spina do matki. W sumie w tamtych czasach to było to zrozumiane. Mieszczanin miał tylko i wyłącznie wybrać mieszczankę. Bardzo rzadko dochodziło do ślubu z wieśniakami.
ciekawa. Dobrze, zabieraj tego Stepka, cholera. Zostaw moje zabawki. Ja ich potrzebuję do nauki. Fuck. Fuck. Przeznaczenie biją. Zostawiamy wszystkie te pojedyncze. Kurwa, ale kopanie! Znowu będę miał, że o, pobiłeś tego. Kurwa, wziąłbym to najchętniej. Shit! Shit! Co? Śmierć! Zobaczymy to? Tą śmierć? Bo mam tu i death. Jest jeden. Co, on mnie zabije? Autentycznie on mnie zabije? No jeżeli to jest prawdziwy Nobleman, taki z krwi i kości. Kurwa mać. Kurwa mać. Czy bezpieczeństwo? No ale nie, no nie mogę go pobić. Nie, dobra. Chuj, nie. Nie zrobiłbym tak. Nie. Ale innym razem, jeżeli będzie taki sensowny wybór, to weźmiemy, nawet jeżeli będzie śmierć. Nie ma siostrzyczka. Aha, lizdy są.
Kurwa Macia, podejrzewam, że jak on wróci, to będzie taki mega upierdliwy, nie? Coś tak czuję, że chłop będzie ultra upierdliwy. Wyzywał ją, bym się matko popłakała. Najmłodszy syn, czyli nie ja, ja jeszcze nie robiłem sakramentu. Tylko ten młodszy. Zmusza ten ojca do nawiązania nowego małżeństwa. Ciekawe jak zareaguje ojciec. Się robi ciekawie. Ale w ogóle jak on może rozmawiać o tym przy matce, nie? Bardzo dobrze, ojciec. Ale jaja. Przyjedzie. Typiara. Kurwa, ojciec, szanuję cię, no ale weź no. Nie możesz tak martwić.
Oczy cię przebrał, przepał specjalnie dla mnie. Od razu widać, że to jakaś kurwa menda. Zouza jak nic. Ojciec, ja zrobię to dla ciebie i wezmę ją. Wezmę i wyślę bilet do domu, naprawdę. Spakuję ją sam. Baronowa? To jeszcze wyższa przecież pozycja niż... No by mam. Nie! 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 I chuj! Nie! 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 Podejrzewam, że jeżeli ja wezmę się przy matce, to oni mnie wypędzą. Reputacja mi spada. Podejrzewam, że mnie wypędzą. Zobaczmy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale no bałem się, że mnie wypędzą z kurde syny z matką i zostanę takim biednym popychadłem. Czyżby ojciec mimo wszystko nie zostawił jej? Czyżby?
Spierdalaj, nie otworzę ci tych drzwi. Dokładnie. Ojciec, uwielbiam cię. A się pierdol. Reputacja mi kurwa spadła. No ale za rodziną mam te... Dobrze, pis. No dobrze, mamy 7 lat. Na tym zakończenie ten odcinek. Co będzie dalej? Przekonamy się w następnym odcinku. A na razie mówię, bye.